Kochane dzieci, prawdziwy Kościół mojego Jezusa będzie prześladowany i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Z winy złych pasterzy nieporządek będzie obecny wszędzie. Jedynie wierni prawdziwemu magisterium Kościoła mojego Jezusa zostaną ocaleni z wielkiego rozbicia się okrętu wiary. Bądźcie uważni. Zginajcie kolana na modlitwie. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazuję przez te wszystkie lata. Ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, by wam dopomóc. Bądźcie posłuszni, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.